Witam Was serdecznie w drugim odcineczku z mojej gospodarki na Wrzosach. Musimy sobie tutaj zjechać naszym John Deere'em, tak jak żeśmy w poprzednim odcinku tutaj w nocy kosili. Jestem na wstępnych interesach, jeśli chodzi o tutaj dogadanie się o tą łąkę. Co my się tutaj zmieścimy? Nie, wolę tutaj wycofać. Wysypmy sobie tutaj rzepak. Pojedziemy sobie jeszcze odebrać tą resztę. No i co? Musimy jechać po nawozy. Tutaj dużo akurat nie było. Widziałem sobie odstawienie Horschneida. Niech to nawet tutaj stoi. Okej. Sobie to lecimy. 7:57 jest, wczesna godzina, ale mówię, trzeba to zacząć we wrześniu zrobić. Jest. Oj! I mieć spokój. Niech to się tam tutaj sypie. Super, sprawdźmy, jak wyglądają nasze tutaj 11 tysięcy. W silosie. Dobra. Szczepkę co sobie mogę zostawić. I my dzisiaj w sumie John Deere możemy stawić, bo sobie odpalimy Valtrę. Dzisiaj Valterka pójdzie w ruch. Oj. Okej. Mam tutaj nawóz. Trzeba będzie jechać do sklepu. Co
mogę ten nawóz uzupełnić. Tak jak tutaj mogę jechać, tak jak tylko. Tutaj pojedziemy tędy, bo tutaj chyba raczej się nie da. Z tego co tutaj widzę. Tak, oczywiście lecimy sobie do sklepu. Może to było tutaj? Chyba tutaj. I także sobie to lecimy zawieźć. Okej. Otwórzmy sobie pokrywę. Teraz tak. Oczywiście, że ja sobie kupię. Tutaj mamy. Tam chyba mam na ziarno, z tego co widziałem. Na ziarno. Znaczy na nawóz, przepraszam. Kupujemy sobie od razu 8. Teraz sobie to załadujemy. Myślę, że 8000 na 2 sezony musi wystarczać. No 2 to nawet więcej, bo to... mamy mało pól, to powinienem dużo, dużo... No dużo więcej wystarczać, a aczkolwiek planujemy dokupić łąkę w tym odcinku dzisiejszym. No 80%, a może jeszcze kupić te dwa. Kupimy, żeby tu była stuwa pełna. Wiesz, mieć. No i dobra, zamykamy. Wracamy. 609 tysięcy na koncie. Ale jeszcze nam się dzisiaj portfel uszczupli. A poczekajcie, tędy się da pojechać? Bo taka ścieżka jest. Zobaczymy. O nie, nie da się. Dobra, co pojedziemy teraz już tak polem. Ale będę wiedział, żeby tej w przyszłości ścieżkę zrobić. To by trzeba było to zgrubrować. Najlepiej. Zobaczymy, czy w ogóle to pole jest nasze nawiezione. Już się przyglądamy. 136. Mhm. Zabrane. Wymaga wapna. Czyli niestety, ale trzeba będzie jeszcze wapniarkę kupić. No nic. No to w tym odcinku będziecie mieli super, super, super odcinek, bo... dużo nabytków nowych przyjdzie.
Czyli jecie, zobaczymy, jak to wygląda jeszcze kury. Tak mogłem powiedzieć, że nie za bardzo widzę, żeby one jajka znosiły. Czy żeby to były te kury, te, które nie znoszą? Sprawdzimy zaraz. Powiem wam tak. 0 sztuk jaj. Pasa soczysta. No nie wiem. W każdym razie my musimy jechać teraz po nową powapniarkę. Hmm. 28 metrów ona rozrzuca. Dobra. Oj. Kupmy sobie tą mniejszą. Kupmy sobie ją. Z rozszerzeniem 1700 zapłacimy, ale czy nam tak naprawdę taka jest potrzebna? Tarcze wystające. Damy ją na szerokich oponach. Kupmy. Czyli mamy nowy nabytek. Dobra. Czekajcie chwilę. Lili. Przepraszam najmocniej. A więc co my na tym? Na kupnie nawozu i wapna. Lilia! Mama! Mhm. Kupimy, od razu też wszystko zapełnimy. Dobra, to walterką odpalamy i lecimy. Muszę pamiętać o tym kupołż, żeby to o Jezus zniosę trochę. 853. No bym tak naprawdę jeszcze nic nie mam zrobione w polu. No bo to trzeba, jakby wiecie, no, tutaj nabytki nabytkami. Dobra, przez tą łąkę możemy przejechać. To jest tak tylko coś trawa. Okej. Sypniemy sobie szybciutko wapna.
No tutaj tak będzie sypać dość dużo tego wapna, więc trzeba się. No, już mamy bardzo. No i tak. Co prawda. Krów nie mamy. Krów nie ma, ale mamy. Aż buduje się dopiero to chałupa dla krów stadowa wraz z całą oborą i pastwisko dla krów. Tak, bo wam powiedziałem, że mimo wszystko, że wydałem tyle pieniędzy na gospę, na to wszystko, to właśnie zainwestowałem mniej w sprzęt. Po to, aby kupić ziemię po drugiej stronie jakby mojej posesji i tam postawić stadołę i pastwisko dla krów. Znaczy postawić, to jest to jakby w budowie, nie? Okej, a my w tym mamy teraz. Wjeżdżamy. No i drodzy, no to tego wapna będzie szło. Nie ma co się tutaj przekłamywać. Tego wapna będzie szło. Niech idzie, no już tam prawda jest skupione, ale o tak jak teraz. Trzeba to pierwsze okrążenie zrobić. I tak za bardzo, za dużo rozrzucam na tę trawę, a ona nam się tutaj to właśnie łąkę obok tutaj chcę kupić, żeby też mieć do niej jakiś ładny dojazd. Tą kukurydzę trzeba będzie skosić, bo tutaj akurat jest mały kawałek tej kukurydzy. Myślę, żeby może tutaj też rzepak posadzić, ale nie wiem, zobaczymy. Na tą chwilę musimy się tutaj tym polem zająć. No, 77%, trochę nam tego schodzi. I teraz już, jak ten pierwszy przejazd zrobiony, to już teraz będzie lżej. I tak naprawdę tylko poradzę sobie tutaj, o, w ten sposób. Tutaj sobie tylko to dorównam. No i teraz będziemy sobie tylko tutaj jechać prosto. Dużo
No zajdzie nam wszystko, myślę. Myślałem, że będzie to jednak. Szybko nam to pójdzie, ale no niestety wapna jednak schodzi. No to jest. Nigdy tu nie było nic zrobione wapnem, do tego pewnie takie oto też są tego skutki. Powinno nam to wystarczyć. Przyczepa. Te mijaki od razu też zrobimy. Może być lekki problem z tym, ale powinno nam wystarczyć. Cztery tysiące, czyli wiemy, że już na ten sezon przyczepa to minimum wchodzi. Może na przyszły będzie już mniej, bo to jak już teraz pójdzie taka ilość. To już myślę, że może na następny sezon. To już może następny sezon nie będzie aż tyle tego wymagało. Dobra, tutaj trzeba też, żeby to. A, pracownik. I oczywiście kultywowanie tego, to też myślę, że bezrokowo w tym sezonie wyjdziemy. Żeby trochę też pracy sobie zaoszczędzić. Okej. Jest to pole przygotowane pod
Zbiory 29% nam zostało. Nie jest to dużo. Wiadomo. Jeszcze mamy na sklepie, co prawda trzeba tylko zabrać, ale to poza odcinkiem to przywiozę. Okej. No i co, teraz sobie 25 minuta. Ja was zapraszam do sekcji komentarzy. A my w następnym odcinku się tutaj widzimy z orką. Moi drodzy, zostawcie komentarz, subskrypcję. I czy idziemy w produkcję rzepaku? Tylko i wyłącznie, czy może w coś innego? Ja wam się z wami żegnam, mówił ze strony Krzysztof. Miło, że byliście. Dzięki.